Dla mnie siłą jest wytrwałość w treningu codziennym, wytrzymałość w tej systematyczności, która pozwala nam osiągać swoje marzenia. Trenuję 10-obój, trenuję lekkoatletykę, 10 konkurencji podzielone są na 2 dni startu, więc tutaj moja wytrzymałość i siła musi być również w mojej głowie. Bez tego na pewno ciężko byłoby mi startować i wytrzymywać tą presję, którą sobie sam też również nakładam. Żeby wystartować jak najlepiej, potrzebna jest siła umysłu, która pozwala na to właśnie się skupić na sobie. A co za tym idzie, w ostateczności fajny rezultat końcowy i pierwsze miejsce na Igrzyskach Olimpijskich. Mam nadzieję, że w Tokio.